Cześć. Dalsza część filmu będzie urozmaicona o mój elokwentny komentarz. Więc jak komuś to nie odpowiada, to może pójść sobie muzykę. Wynika to z tego, że właśnie ja pracując w warsztacie słuchałem muzyki i nie mogę użyć tej ścieżki dźwiękowej, więc muszę wykonać jakiś substytut. I będzie to mój monolog. Postaram się, żeby był w miarę sensowny. Drewno. Jest to drewno jesionowe o wymiarach 50x50 mm i długości 220 mm. Ktoś mógł zwrócić uwagę tam w trakcie wcześniejszej części filmu. Jest to materiał z deski rdzeniowej, czyli w sumie najtwardsza część pnia, jeśli chodzi o jesion. I teraz trasuję wymiary otworu przelotowego pod trzonek. Trasuję, a nie rysuję, ponieważ trasowanie zapewnia największą dokładność wymiarowania i później ostrze duta od razu ma prowadzenie w tym nacięciu. Tutaj wspomagam się przewierceniem na wylot. Już przewierciłem i pozwala to znacznie szybciej
wykonać ten otwór, ponieważ to będzie później widać. Na razie tylko zaznaczam krawędzie gniazda, żeby były czyste, a w późniejszej fazie będę po prostu uderzał w dłuto mocno i nie będę się bawił w wyrzucanie materiału z tego otworu, tylko cały czas będę napierał dłutem w dół. I to, że nawierciłem ten otwór, czy wywierciłem otwór, powoduje, że wbijanie dłuta automatycznie odrzuca materiał, bo jest przestrzeń do tego, żeby ten materiał odpadł. To jest bardzo sensowne i inaczej. Tłumacząc to, brzmi to dziwnie, ale robiąc to, ma to jak najbardziej sens i sprawdza się. No jak widzicie teraz na załączonym obrazku, ja cały czas, o teraz przestałem, już skończyłem, ale cały czas wbijałem się dłutem w dół i nie zacinałem gdzieś tak pod kątem, aby wybrać materiał. I mam otwór 20 na 20 mm. Trzonek ma 25 na 25 mm, więc musiałem wykonać, co teraz tutaj robię, ten uskok czy też przewężenie. I to wykonuje się głównie dlatego, czy też po to, aby ewentualne niedokładności w krawędzi otworu zamaskować właśnie tym uskokiem. To za chwilę zobaczycie. Wykonuję to na pilarce, no bo bez przesady. A tak na poważnie, no teraz, że nie chciało mi się już robić tego ręcznie. A tu się jeszcze ręcznie dużo napracuję. I też chciałem trochę spróbować no właśnie tego sposobu, który tutaj widzieliście. Czyli nacięcie, nacięcie, przesuwanie. No i gotowe. Może trochę chaotycznie mówię, ale obraz nadaje temu sens, mam nadzieję. I trzonek wchodzi na ciasno i to, co właśnie mówiłem, teraz widać. Nie ma tutaj. Aha, już znikło. Dobra. Ale widzieliście, że nie było widać krawędzi gniazda, tylko trzonek właśnie zasłonił. Tu klasyczne nacięcie w trzpieniu po to, żeby nabić klin. Otwór nawiercony na spodzie, żeby rozszczepienie ewentualne nie poleciało wzdłuż trzonka. To też ma sens. I teraz już wchodzi na gładko, ponieważ jest rozcięte. I tutaj właśnie pojawi się klin. Docięcie na wymiar z dodatkiem chyba 2 mm. 2-3 mm wystaje. Teraz przeniesienie projektu na drewno. Wydruk na drukarce laserowej. I za moment pójdzie w ruch rozcieńczalnik nitro. Odbicie projektu. Projekt to duże słowo, bo tutaj jest w sumie sam kontur tego, co w dalszej części filmu zobaczycie. Docelowo. O, chyba słabo widać. Ja to widziałem na żywo. Trochę musiałem ołówkiem poprawić, a tu już frezuję. Tu już frezuję Dremel z przystawką do frezowania i do tego odkurzacz. Jako adapter posłużyła taśma malarska. Sprawdziło się, co zobaczycie teraz. Ładnie wióra są wyciągane. Tutaj raz, że odkurzacz zasysa, a dwa, no samo frezowanie wytwarza pęd powietrza. Także cały czas bez przerwy mogłem to frezować. Frezowałem na dwa razy,
najpierw głębokość 2,5 mm i później 5 mm. No i się sprawdziło. Tak to wygląda surowo po frezowaniu. Nie mogłem do samych, znaczy mógłbym, ale nie chciałem do samej granicy projektu dojeżdżać frezem, bo jest to ryzykowne, zwłaszcza przy tak małych powierzchniach i tak małym frezie. Więc teraz musiałem dłutem dociąć materiał dokładnie do linii projektu. I tutaj tu zaczyna się ta długa i żmudna część pracy. Zwłaszcza, że to jest właśnie jesion. I no chwilę nie pracowałem w jesionie z takimi detalami. No i na nowo posmakowałem, jaka to jest różnica między, powiedzmy, drewnem lipowym a jesionowym, jeśli chodzi o wcinanie się w głąb materiału. To jest niebo a ziemia. Tutaj trzeba naprawdę mocno uderzać, a i tak efekt jest nieporównywalnie mniejszy niż w przypadku drewna lipowego. O właśnie, i o to chodzi na wstępie. O, już przestałem pokazywać. Dobra, a to już kolejna rzecz. Czyli, no tak właśnie to nagrywałem. Ale najpierw musiałem kontur wyznaczyć tych wnęk. Tu jest mądre słowo na to. A nie będę teraz szukał. Ale najpierw musiałem wyznaczyć kontur dokładny i następnie to, co teraz widzicie, co zobaczycie, dodać skosy. Żeby to nie było tak prostopadle wcięte w dół, tylko żeby to schodziło skośnie. Jest to zawsze bardziej estetyczne. Plus strona praktyczna, że nie zostaje ostra krawędź, tylko jest to załamanie, ta faza. I to tak samo długi proces. Dlatego pokazuję na jednym fragmencie, na jednej ścianie. Bo nagrywanie tego wszystkiego, no, mi się to nużyło, gdy to robiłem, a jeszcze oglądać to, no to wierzę, że można zasnąć. No, ale trzeba przez to przebrnąć. Teoretycznie można by wykonać to, co wszystko teraz robię na filmie, frezarką, frezem V. Tylko ponownie to jest mała powierzchnia, ta ściana ma 5 cm szerokości. I no raz, że frezarka nie miałaby tutaj dobrego podparcia. Mówię o zwykłej, są te mniejsze głowicowe frezarki, to one pewnie już miałyby podparcie, ale i tak. No, teoretycznie dałoby się to zrobić frezarką. Czyli dodanie tej fałki, czy tej fazy na ścianach, ale byłoby to ryzykowne, że frez gdzieś tam się odbije, czy przypali, więc ja to robiłem, jak widać, dłutami. Raz za razem. No i właśnie tak się zastanawiam, co tutaj, jaki komentarz dodać, bo tak się mało dzieje na ekranie. No właściwie po co mi kolejny pobijak? Już dawno miałem użyć słowa sensowny pobijak, ale sensowny pobijak już mam. A to będzie to jakby definicja przyrostu formy nad treścią. Czyli dalej będzie to pobijak do pracy i no, z przeznaczeniem do ewentualnego zniszczenia podczas pracy, tylko że będzie bardzo ozdobiony, więc po prostu będzie bardziej szkoda tego zniszczenia podczas pracy. Ale ciągle będzie to po prostu pobijak.
I w tych wnękach, które widzicie, jak powstawały, i za moment zobaczycie, jak wyszły. Tutaj pojawią się zdobienia rzeźbiarskie. Tylko to będzie w kolejnym odcinku, bo to już film powstałby za długi. I tak wyszło naprawdę za długo. Tylko dawno filmu nie było, to sobie myślę, że ktoś może akurat potrzebował takiego odmóżdżenia. No i dalej tymi dłutami przesuwam po materiale. A co do zdobień, jakie się pojawią, jeszcze nie wiem. Mam kilka pomysłów, ale na ten moment no jedna z opcji jest taka, bo te gniazda mają 5 mm głębokości, czyli pasowałoby, żeby zdobienia też mieściły się w 5 mm, tak żeby w momencie, gdy pobijak będzie leżał na stole, to żeby zdobienie nie dotykało blatu, albo żeby dotykało minimalnie. Bo jeśli zdobienie będzie wystawało poza powierzchnię pobijaka, to wtedy będzie się pobijak opierał na zdobieniu. No i nad tym się zastanawiam. Chyba że pójdę w całkiem przestrzenne zdobienia, to wtedy już... No, wtedy już nie będzie miało to znaczenia. I tutaj dodawanie fazy na krawędziach od strony pracującej. I... A, zacięcie. No to jest... Po ostrzeniu dłut płaskich, zwłaszcza stolarskich, warto pamiętać o lekkim nawet muśnięciu papierem ściernym krawędzi bocznej dłuta. Bo w taki sposób pracy, jak ja właśnie tutaj robię, no to się tak może skończyć, że ta krawędź rozetnie palec na skórę. Tak właściwie. A te fazy są po to tutaj, na tych końcach, żeby zminimalizować ryzyko wyszczypania i wykruszenia podczas uderzania. I na koniec papier ścierny, usunięcie rysunku projektu, gdzieś tam po struganiu usunięcie falowania materiału. No i w sumie tutaj chyba tyle pracy będzie. No. Także zostaje mi jeszcze wykonanie zdobień. I zdobienia będą raczej na pewno nie w tym wykonywane, tylko wklejone. Wklejony będzie materiał we wnęki i wtedy rzeźbione. Ale to będzie w drugiej części, czy w drugim filmie. Także jeszcze się nad tym zastanowię. I jeszcze tylko tak wspomnę, korzystając z okazji, że kolejne warsztaty snycerstwa przewidziane są na 2 i 3 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam. Wszelkie informacje możecie znaleźć na stronie woodworkshop.pl. No, tam są wszelkie informacje na temat warsztatów. I to chyba tyle, bo tutaj widzę, że już poleciało intro, więc teraz widzicie czarny ekran. To będę kończył, bo i tak film już był za długi. Także dajcie w komentarzach znać na temat czego, a czegokolwiek. No i wybaczcie, jeśli komuś bardzo nie pasował ten mój komentarz w dalszej części filmu, ale jak mówiłem, wytłumaczyłem dlaczego tak wyszło, no i można było puścić muzykę. Dobra, to do zobaczenia w kolejnym filmie, w kolejnym odcinku. Postaram się, żeby nie był za kolejne pół roku, tylko z rozpędu wykonam tą pracę, nagram i będzie film. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, no albo na wspomnianych warsztatach.
Trzymajcie się spokojnie. Hej.